Cześć, nazywam się Grzesiek Kołacz i opowiem Wam dzisiaj o portalu Nieskończenie Niepodległa Ludzie. Jest to portal ośrodka Karta, część programu Nieskończenie Niepodległa, który prezentuje niezwykły zbiór deklaracji podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych podpisaną w 1926 roku przez 5,5 miliona Polaków. Dwa słowa, czym była deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. W 1926 roku, w 150. rocznicę deklaracji niepodległości, Polacy postanowili podziękować Ameryce, Amerykanom za ich wkład w odzyskanie niepodległości i za pomoc dla Polski po I wojnie światowej. Często była to pomoc ratująca życie, żywność, lekarstwa, szczepionki. W 1926 roku zaczęto zbierać podpisy pod takim listem dziękczynnym dla Ameryki. Podpisali się najwyżsi urzędnicy państwowi, zaczynając od prezydenta Mościckiego, przez marszałka Piłsudskiego, przedstawicieli parlamentu, rządu, kończąc na uczniach najmłodszych klas szkół powszechnych. Do szkół w Polsce trafiło kilkadziesiąt tysięcy stron, arkuszy, na których wpisywano życzenia, wierszyki, umieszczano zdjęcia swoich szkół i na których podpisywali się nauczyciele, kierownicy i uczniowie. Ten zbiór, 150. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, został zaprezentowany w Warszawie, w Polsce, prezydentowi Coolidge'owi. I on znowu przekazał ten zbiór do Biblioteki Kongresu. 111 tomów, ponad 30 tysięcy stron i 5,5 miliona podpisów. 20% ówczesnego społeczeństwa Rzeczpospolitej. Deklaracja i ten portal pokazuje panoramę II RP. Mamy tam prezydenta, parlament, rząd, mamy przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji. Ale najważniejsze jest to, że mamy tam szkoły z całej Polski. Praktycznie każdy, kto mieszka w granicach pokrywających się z drugą RP, znajdzie tam swoją miejscowość, często znajdzie tam swoją szkołę, ale co dla nas jest najważniejsze, prawie każdy znajdzie tam kogoś ze swojej rodziny, swojego dziadka, pradziadka, stryja. Są tam podpisy osób znanych, tak jak prezydent, osób, które wtedy były dziećmi, a później byli bardzo znani, jak Tadeusz Kantor, Czesław Miłosz, ksiądz Jan Twardowski, Danuta Szaflarska. Portal zbudowaliśmy w ten sposób, że na stronie głównej znajdują się dwie wyszukiwarki. Jest to wyszukiwarka nazwisk i wyszukiwarka miejscowości. Do wyszukiwarki nazwisk wystarczy wpisać nazwisko waszego dziadka, pradziadka, nazwisko panieńskiej babci i spróbować. Może się okaże, że podpis waszych bliskich znajduje się na portalu. Jeśli nie znajdziecie tego podpisu, nie zrażajcie się. Odczytanych jest tylko 250 tysięcy podpisów z 5,5 miliona, co jest zaledwie 4% wszystkich podpisów. I w trakcie prezentacji pokażę wam, jak odnaleźć podpisy bliskich, nawet jeśli nie są jeszcze odczytane. I też zachęcimy was, byście spróbowali te podpisy odnaleźć, odczytać i w ten sposób współtworzyć portal. Teraz wam powiem, jak poszukiwać bliskich. Przede wszystkim musicie porozmawiać z rodzicami, dziadkami, dowiedzieć się, gdzie dziadkowie mieszkali, jakie nazwisko panieńskie nosiła babcia, gdzie się uczyli. Później dowiedzieć się, w którym roku się urodzili. To jest bardzo ważne, że na portalu najmłodsi uczniowie są rówieśnikami Niepodległej. Urodzili się w 1918 roku. Jeśli ktoś się urodził później, nie znajdziemy go już na portalu. Jeśli się urodził wcześniej, jest duża szansa, że go znajdziemy. Akcja zbierania podpisów objęła szkoły powszechne, szkoły średnie i uczelnie wyższe. Kiedy wiemy już, jak miał na nazwisko nasz krewny, gdzie w tamtym czasie mieszkał, najlepiej jeszcze gdzie się uczył, możemy przejść do wyszukiwarki nazwisk. Znajduje się ona na środku strony głównej portalu, po lewej stronie i wpisujemy to nazwisko naszego krewnego. Dla przykładu postaram się odnaleźć Czesława Miłosza. Wpisujemy nazwisko Miłosz, klikamy lupę. Chwila w internecie i już wiemy, że Czesław Miłosz chodził do gimnazjum w Wilnie, więc w polu miejscowość w 1926 roku wpisujemy Wilno. Po takim zawężeniu zostają nam tylko dwie osoby o tym nazwisku. Czesław Miłosz i Feliks Miłosz. Sprawdzamy, że na karcie Czesława Miłosza widnieje Gimnazjum Państwowe imienia Króla Zygmunta Augusta. I znowu wszystko się zgadza. Klikamy Zobacz szczegóły i w tym przypadku odnajdujemy wypełnioną kartę Czesława Miłosza, na której odnajdziemy wykadrowany podpis, znajdziemy zdjęcie, znajdziemy kartę, na której jest podpisany, z podpisem wszystkich uczniów i szczegóły, biogram, informacje o szkole, gdzie on przebywał w 1926 roku, gdzie mieszkał.
To jest sytuacja idealna, kiedy po pierwsze już jest odczytany podpis, a po drugie biogram został opracowany. Zazwyczaj będzie to taka sytuacja, gdzie podpis nie został jeszcze odczytany. W tej sytuacji nie szukamy poprzez nazwiska, przez wyszukiwarkę nazwisk, nie szukamy przez listę podpisów, ale szukamy poprzez listę stron. Dla przykładu wybiorę Irenę Kwiatkowską, która uczyła się w mojej szkole, w liceum, wtedy gimnazjum imienia Klementyny Hoffmanowej i spróbuję odnaleźć jej podpis. Wchodzimy w zakładkę lista stron, wpisujemy miejscowość i jeśli wiemy również nazwę szkoły, w której uczyli się nasi bliscy. Wpisujemy miejscowość w 1926 roku, Warszawa. I teraz mamy dwie opcje. Możemy albo wykorzystać ramkę do powiększenia zdjęcia, albo powiększyć zdjęcie na całą stronę, albo pobrać zdjęcie. W zależności od tego, co będzie dla Was najwygodniejsze, klikamy powiększ zdjęcie, otwieramy je na całą stronę i czytamy podpis po podpisie. Kiedy sprawdzimy datę urodzin, szkołę, wszystko nam się będzie zgadzało. I w ten sposób możemy poszukiwać bliskich. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was okazja i szansa do poznania historii bliskich, historii kolegów i że też sprawi Wam dużo przyjemności podzielenie się tymi opowieściami.